No witam serdecznie, słuchajcie, testuję się, trochę nagrzewa ten OTL. Tu zrobiłem taki dedykowany zasilacz. Z przetwornicy dołożyłem 20 tysięcy mikro pojemności do tego filtr jeszcze na wyjściu. No i cóż, no zasilacz jak zasilacz, chodzi o OTL-a. Zaraz wam pokażę, jak to wyszło. Słuchajcie, wyszło to... Grać sobie tutaj na słuchaweczkach w tej chwili. Nie wiem, przyłożę słuchawkę do mikrofonu. Dobra, nie będę puszczał muzyki, bo nie za bardzo, żeby ją puszczać. Może tak, odepnijmy sobie zasilanie. Tutaj mamy przejściówki do słuchawek, bo o, z tyłu jest w ten sposób. Wejście, wyjście. Równie dobrze może służyć do wzmocnienia mikrofonu, ale wyjście stereo. Innych jacków nie wcisnąłem. Zasilanie 12 V plus w środku, minus na obudowie. No, z przodu tutaj to widzieliście. Wzmocnienie, lampeczka. Od spodu są wkręty. Na te wkręty jeszcze pójdą takie gumki pod wkręty. Takie nóżki, nie? Typowo. Chociaż i tak fajnie wygląda, tylko żeby nie rysowało, nie? Dobrze by było jakiś filcet na tej powkręcać. No i tak jak mówiłem, wszystko, nie? Tutaj kurczę, chyba troszeczkę, a nie, myślałem, że przygniotłem tą śrubą. No ta śruba jest przykręcona aż do radiatora tego, który tutaj idzie. On się robi dosyć ciepły. Bo to klasa A. No i teraz tak. Włączamy zasilanie, włączamy wejście i wyjście na słuchawki. O. Wejście idzie z SACD, tam z tego odtwarzacza, który tutaj stoi pod spodem. Moment, żebym wam pokazał. Stam SACD. Zaraz zobaczymy, co tu słychać. No słychać. Na słuchawki 40 ohmów w tej chwili napędza. Słuchawki 300 ohmów podpinałem. Te malutkie, takie douszne, to też napędza, ale może zobaczcie, jak to gra. Tak, tak, nie zobaczycie. No niestety, to trzeba nałożyć na uszy i odsłuchać, nie? Efekt końcowy. Słuchajcie, jest nowa zbiórka, od razu kilka wiadomości na kolejne projekty audio, w sumie to na wrzeciono do CNC, bo jeszcze tego mi brakuje. No i będę coś tutaj składał, w najbliższym czasie będziemy robić sterownik do CNC. Już mam taką podstawową płytkę, już jedną wydrukowaną. Chcę zrobić czterokanałowy, ale chociaż żeby te trzy kanały działały, ale to mało ważne. Jest link pod filmem. Od razu teraz tak, z ogłoszeniami. Link jest pod filmem do zbiórki bezpośrednio na PayPal, bez żadnych tam, że tak powiem, tych... Znaczy no Patronite też jest, nie ma problemu, ale bezpośrednio jest na PayPal. Zbiórka PayPal to jest na, w sumie na rozwój w dalszym ciągu warsztatu, nie? To jest też w ramach na sprzedaż. Słuchajcie, tutaj zrobimy jeszcze na live dookoła tego naszego Fortuny. Dorzucę płytkę ze scalakiem, tym DD, końcówka 4558 DD i z tranzystorami SD335336, parki pokompletowane, podstawka. No to płytka do takiego drugiego, nie? To razem z tym zasilaczem dedykowanym, który tu przerobiłem, jest w cenie 300 zł. To też idzie na rozwój po prostu warsztatu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, mamy złożony z lampeczką ze wszystkim. To będzie w konkursie na przyszłym live'ie. Także zapraszam do patronów i zapraszam do Patronite'a i zapraszam do kolejnych filmów. Z muzyki daj. Znaczy z muzyki, z audio.
będzie audio, będzie sterownik do CNC, będziemy robić na LPT po prostu starodawny, znaczy starodawny. Tak sobie myślę właśnie, bo mam tutaj starego kompa specjalnie, jakiegoś Fujitsu, Siemensa, tam Celerona, czy tam, nie wiem, Pentium 4 to jest 27, tak? Z portem LPT i chcę zrobić samodzielnie sterowanie, CNC samodzielnie wykonam, to z tym to nie będzie chyba problemu, a z po prostu z elementami, śruby pociągowe, no, znaczy tuleje, to nie tuleje, tam łożyska dniowe, to wszystko to są koszty niesamowite, także to by było na tyle, słuchajcie, z tego odcinka, ja wiem, że zaraz tutaj będzie komentarzy od i jeszcze trochę różnych, trudno, wasza sprawa, wasza opinia, a ja uważam trochę inaczej, także Mini OTL, cena praktycznie elementów, nie no, elementów może trochę mniej, no faktycznie, ale nie, jak pomyśleć, że to 3 dni pracy całe, w tym jedna nocka zerwana, no to i unikat. Jeden jedyny egzemplarz, na razie jeszcze nie publikowany nigdzie schemat, oprócz tego tutaj YouTube'a. Oczywiście ta płytka, jeśli ktoś ją tam wygra, to będzie kompletny opis do niej będzie. Także wydrukuję wszystko na papierze. Będzie można sobie to poskładać samodzielnie. Pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. I do następnych projektów. Być może jeszcze dzisiaj będzie live, a jak nie, to w niedzielę wieczorkiem. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Aha, co do zasady tego koła fortuny i konkursu, po prostu 3 pierwsze osoby, które odezwą się na czacie, będą brały udział na tej zasadzie, nie? Albo może jeszcze inaczej zrobić, nie. 3 pierwsze osoby, dobra, w kolejnym live'ie zasady będą w ten sposób, że pilnujcie, kiedy będzie początek streama i od razu kto pierwszy, ten lepszy, ten będzie brał udział w losowaniu. Dzięki. Pozdrawiam.